We wtorek starszy sierżant Damian Warzydrąg, policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, jak co dzień wspólnie z kolegą starszym posterunkowym Rafałem Pakockim wyjechał do służby. Dyżurny zadysponował, aby załoga udała się do Roztoki celem udzielenia wsparcia kolegom z Brzeska, którzy pracowali na miejscu wypadku drogowego. Zadaniem patrolu tarnowskiej drogówki było kierowanie ruchem na rondzie. W pewnym momencie kierowca jednego z samochodów poinformował policjantów o leżącej na chodniku w zawadzie landskorońskiej kobiecie, która potrzebowała pomocy. Damian wspólnie z tym kierowcą udali się natychmiast we wskazanym kierunku, natomiast Rafał pozostał na miejscu w dalszym ciągu, kierując ruchem. 200 metrów od ronda, tuż obok przystanku, na chodniku leżała 50-letnia kobieta, która nie bardzo wiedziała, co się stało. Policjant wspólnie z kierowcą udzielili niezbędnej pomocy. Pomogli kobiecie wstać, doprowadzili ją do przystanku, gdzie mogła usiąść i schronić się przed padającym deszczem. Wezwali także na miejsce służby medyczne. Po przybyciu załogi pogotowia ratunkowego przekazali kobietę w ręce ratowników, którzy podjęli decyzję o przewiezieniu pacjentki do szpitala. Jak się okazało, kobieta miała chwilowy atak choroby i zanik pamięci. Obecnie jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.